Witamy Was, docent. Lena, cześć. Polskiemniebrewary.pl. Edycja walentynkowa, tak się złożyło, 14 lutego. No Marlena, zdecydowanie lubisz to święto. Tak, myślę, że jak każda kobieta chyba. O, dobre pytanie od razu dla... A ty nie lubisz? No i ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy nie było tego święta, więc no, jako oldschoolowiec... Podchodzę z lekką rezerwą. Jeżeli oglądają to... Nie, bez przesady, ja podchodzę do tego z dystansem. Nie, nie ma się tutaj co... Jeżeli oglądają to panie, niezależnie od wieku, czy pamiętają, czy nie pamiętają to święto, to zapraszam do komentowania, jak podchodzą właśnie do tego wydarzenia. Natomiast oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by na walentynki... coś specjalnego na stół wjechało, a myślę, że takim najbardziej adekwatnym stylem pod to święto pełne czerwieni, szczególnie jeżeli chodzi o marketing, jest Flanders Red Ale, czyli naprawdę piwo wyszukane. Mówi się, obiegowa opinia twierdzi, że jest to piwo najbardziej zbliżone do charakteru czerwonego wina. No i na stole mamy dwóch przedstawicieli Polski, czyli browar Marienstadt, który rok temu już uważał Flandersa i jakoś do tej pory nie mieliśmy okazji go skosztować. I nowiutki browar Dwie Wieże, oczywiście nie nowiutki browar, tylko nowiutki Flanders, nowa edycja. Poprzednia edycja była kosztowana z moim tatą na Dzień Ojca, to też było jakieś święto na balkonie, chyba 2 lata temu, tak, bo a może rok temu, nieważne. Dwa polskie browary z Flandersem, no i co? Myślę, że... Czas przejść do degustacji. Czas przejść do degustacji, więc ja tą wielką butlę odstawię tutaj, w tą stronę, żeby mi ona nie krępowała ruchów i zaczynamy od tej małej buteleczki. Bo to z lakiem to nie wiadomo jak będzie, nie wiadomo jakiej jakości jest lak, tak? Buteleczka 330 ml, więc na raz, od razu szybko parametry. 14 Balinga 6 Alko, klasyka dla Flandersa. I tutaj chłopaki napisali w szczegółach jak to wyglądało, więc przytoczę to. 2 lata temu degustowały. Flanders. Mocno limitowany, powstało tylko 396 butelek, które są ręcznie ponumerowane. To ja już patrzę, gdzie jest numerek. Jest. Numer butelki. Zobaczcie, trochę to światło nie jest specjalne. Wydaje mi się, że numer 16. Ten numerek jest dosyć mały, ale... Tutaj. Albo 46. Albo 16, albo 46. Kurczę, ciemno, naprawdę ciemno. Które są ręcznie ponumerowane. Wersja podwójnie leżakowana ma być według naszych założeń łagodniejsza pod względem kwasowości i bardziej smakowo zbalansowana niż ta poprzednia. Piwo leżakowało w drewnie łącznie przez 30 miesięcy. Najpierw 14 miesięcy w 3500 litrowym dębowym federze pochodzącym z winnicy Winiarstwi u Kapliczki, czyli Morawy, jak się domyślam. A następnie przez 16 miesięcy w beczce powinie z winnicy Półtorak Wine and Spirits położonej w Witryłowie nad Sanem, czyli już rejony Podkarpacia. W tej beczce leżakowało wcześniej czerwone wino z odmiany Regent i Rondo. Po rozlaniu do butelek piwo dojrzewało jeszcze kilka miesięcy i niedawno pojawiło się w sprzedaży. Trochę się należakowało to piwo. Przez tyle miesięcy. Tak, wszystko to brzmi naprawdę, no 30 miesięcy leżakowania, coś wspaniałego. I oczywiście zawsze można podchodzić marketingowo, pisać właśnie robiące wrażenie teksty, a najważniejsza jest później degustacja i to co jest w szkle. No i wrażenie, tak? Dobra, oczywiście lak, więc muszę się tym zająć. Chwila przerwy. Zmieniłem otwieracz, więc powinno pójść efektywniej. Ja myślę, że ten otwieracz się zaraz złamie. Tak, otwieranie piw tego typu z lakiem. O, już, także otwieracz. Tak, otwieranie piw z lakiem to jest raptem 15 minut walki z tym piwem.
Ale kurczę, naprawdę... Ale otwierasz się nawet w Wygieł, proszę bardzo. Nie. A może? Tak. A cholera wie. Naprawdę butelka grubościenna, bardzo ładny kształt, szeroki kapsel, szeroka szyjka. A co? Nawet nie będę kapsla zdejmował. Lejemy. Haha, będzie mi tak, będzie mi ten kapsel tutaj, więc jednak go zdejmujemy. Oj, ja już czuję ten aromat. Proszę bardzo. Zostało tam jeszcze coś do ciebie? No tak, no bo to 330. To jest właśnie pojemność w sam raz dla dwojga na degustację. No i troszeczkę tego osadu, który ewentualnie tam jest, zostawię na dnie. Jak u ciebie z klarownością? Bo u mnie troszeczkę farfocli pływa. Ja mam wrażenie, że twoje jest mętniejsze, bo jest właśnie... A, no zobaczcie, tak. Pełna, nie? To jest... Znaczy ono też jest troszkę opalizujące, to nie jest czysty klar, ale ta czerwona barwa jest utrzymana, no piana... Ja wiem, czy czerwona, ale takie pigmenty czerwonego. Według mnie czerwone jak najbardziej jest. No piana troszkę rachityczna, no taka strzępiasta, ale powąchajmy, bo ja już czuję ten aromat od razu, który po otwarciu butelki już się unosił. Bardzo owocowe. Tutaj się sporo dzieje, bo i mamy owoce, czyli wiśnia, czerwona porzeczka, rodzynka. Winogrona. No czy właśnie, może pytanie, czy bardziej takie świeże właśnie winogrona niż rodzynki. I to tak, zaczyna się od takich dosyć rzeźkich owoców kwaskowych, właśnie typu czerwona porzeczka. Potem taka owocowość wiśniowa, może lekko winogronowa, a potem to idzie w słodką stronę. Rodzynki, figi. Ta słodowość jest wyraźna. I to jest ciekawe, że to jest i owoce kwaskowe, i owoce słodkie. No to ciekawe. Znaczy dla mnie najbardziej intensywne są to co powiedziałeś, te świeże owoce. Ze słodowości jakoś tu mi się nic nie pojawia, ale być może w smaku będzie więcej tej słodowości. Ta słodowość, mówię, bardziej pod postacią fig, daktyli, no słodkie, suszone owoce. Rodzynek. To jest tak, rodzynki, to jest ewidentne. No więc jak na Flandersa całkiem okej. Co do kwasowości, octowości... No miało być mniej kwasowe i octowe z tego, co wyczytałam. No tak, tylko że takie no... Takie były założenia, tak? Czy czujesz tutaj ocet? Wydaje mi się, że nie, ale bardziej będę mogła chyba więcej powiedzieć, jak spróbuję, bo chyba w smaku będzie to bardziej wyraźne. Czy ten ocet, ta kwasowość... Na pewno w porównaniu do pierwszej wersji porównania nie ma, no w sensie tego... A jak było w pierwszej wersji w aromacie był wyczuwalny, tak? Zdecydowanie. Tutaj, jeżeli już jest wyczuwalny, to jest na niskim poziomie. Trochę tego octu naprawdę minimalnie jest, więc plus. Zdecydowanie na plus, jeżeli chodzi o nowy Flanders z... Browaru dwie wieże, aromat, bardzo okej. Okay. No to tam zdrowie tych walentynkowiczów. Dawajcie znać, co tam na walentynki przyszykowaliście na swoją kolację albo śniadanie. Nie spodziewałam się takiego jebnięcia. Co to za słownictwo? Kurczę, mocne. W sensie mocne w tej intensywności jednak tego, tej kwaśności jednak mimo wszystko. Ja jako sourhead nie wykrzywiam ust. Kwaśność jest solidna. Jest bardzo solidna. Jest solidna. Ale ja też uwielbiam kwaśne piwa. Natomiast no, to tutaj nie spodziewałam się, może aż... takiego efektu, a poza tym dawno nie piłam kwaśnych piw, więc być może dlatego ten efekt szoku. Tak, bo nie dość, że jest kwaśne, to po drugie jest cierpkie. Tak. Są takie pestki. Pestki takie. Tak jest. Te wiśniowe pestki klasyczne. Dokładnie.
taniny są, czyli jest lekko ściągające, jest cierpkie. Nie ma tej słodyczy tych suszonych owoców, o której mówiłeś, przynajmniej dla mnie. Wytrawność. Piwo jest totalnie odfermentowane. Ono jest naprawdę, ono lekko wchodzi i nic tam nie zalega. W tym aromacie tych słodowych nut jest sporo, ale w smaku? Ja bym brał kolejny łyk za łykiem. Dla mnie super, bardzo kwaśne. Znaczy, znowu kwestia octowości. Mam wrażenie, jednak jest tak, że troszkę jest wyczuwalna w przełyku, lekko pali. Ciężko rozróżnić ten moment między tą kwaśnością a tą ewentualną octowością. Ale nie ma co ukrywać, piwo jest bardzo wyraziste. Więc ta pojemność, myślę, że naprawdę jest optymalna. Znaczy, słuchajcie, no 0,3 na dwie osoby, to w ogóle nie ma o czym mówić, no to nawet jest 3 minuty. Nawet nie poczujemy. No ja to zamierzam na cały wieczór zostawić sobie. No nie wiem, ja miałem mniej, jeszcze sobie nawet mogę ten osad zlać, trudno. Ale mi pasuje. Wyraziście kwaśne, delikatnie octowe w smaku, na szczęście nie tak octowe jak jedynka, więc progres jest. Ciekawy Flanders. Pytanie, czy na wieczór walentynkowy odpowiednie piwo? No, myślę, że parametry 14 i 6 predestynują to piwo, że nie jest zbyt ciężkie i osoby nie złożą się po wypiciu takiej butelki. No chyba, że się złożą po wypiciu tej butelki, ale o tym za chwilę. No, tak, jeszcze słuchajcie, powiem wam na temat daty ważności, bo to jest myślę, że istotne. 30 września 2023. A, to jest długo. Ale natomiast, jak tyle czasu, tak? Natomiast Marienstadt, ekstrakt, nie, przepraszam, co ja mówię? Już myślałem, że to jest w ogóle jakiś imperialny Flanders. Nie, wszystko jest w porządku. 13 stycznia 2024. Tak. 2024. No. No z tym Flandersem może być ciekawie, bo jak patrzę na parametry 12 i 5 i 6 alko, to powinniśmy go pić jako pierwszego. Ale dobra. Może być i odwrotnie. Także tymczasem dopijamy i sięgamy po lżejszego Marienstada. Dokładnie. No i teraz ta solidna butla. To już chyba jest bardziej rozmiar na dwie osoby. Na cały wieczór. Czyli 750 ml, 12 ekstraktu, 5,6 alko, więc zdecydowanie lżejsze parametry niż poprzednik. Ale tutaj już widzę, jest korek. Więc tutaj się troszkę z lakiem siłowałem. Za to teraz się posiłuję z korkiem. Tak jest. Będziesz musiał zaprezentować swoje umiejętności otwieracza. Otwieracza, tak. No, Flanders nie ma być piwem jakoś specjalnie super nasyconym, więc to nie będzie efekt jak przy Brut de Champagne Czesława Dziełaka, wtedy, Dawida Bobryka, tak. Kiedy ten korek pięknie wystrzelił. Okrzyk, który zrobiłam. Tak, to nasycenie tego piwa było fantastyczne. No tutaj chyba nie będzie aż tak ekstatycznie, ale to się przekonamy. Okej, no dobra, otwieramy. No, delikatnie, bez efektu. Było już napięcie, bo tamten korek się złamał, więc byłoby słabo, jakby to wszystko wpadło tamto. Nic nie wpadło, lejemy. Proszę bardzo. Konkretne te próbki lejesz, powiem ci szczerze. No to pół szkła. Myślałam, że to degustacja, a to... No, bez przesady.
tam kolor? Oj, tutaj już mamy pełną klarowność. Tutaj żaden osad nie pływa. No zresztą ciężko by było przy takiej pojemności, żeby osad w odstanym piwie nam tutaj krążył. Jest klar, jest piękny burgund, głęboka czerwień. Mm-hmm. Piana podobnie, dosyć szczątkowa, biała, do obrączki szybko się zredukowała. No ale piana nie jest akurat w stylu Flanders Red Ale czymś, czym należy cieszyć oko. Bardziej chodzi właśnie o barwę, o kolor piwa i ten myślę, że w tym przypadku jest naprawdę bardzo elegancki. Co się dzieje w aromacie? No ja już tak sobie wącham ten aromat. Dla mnie mocne, winne aromaty. Takie bardzo, bardzo głębokie. Czerwone owoce. Bardzo intensywne. Trochę odrobinka słodyczy gdzieś tam się dla mnie przemyka. A jak z nutkami funky? Z nutkami dzikimi? No właśnie. Bo o ile w przypadku dwóch wież... One były takie dosyć... Znaczy ja funky nie odczułem, to tutaj to funky szlachetne w postaci skóry, takiego szlachetnego breta, to jak najbardziej jest wyczuwalne, to jest piękne, ja to uwielbiam. Dla mnie są takie dosyć delikatne te nuty. Więc oczywiście owocowość, czerwona porzeczka. Tu jest mniej słodko w aromacie. No tak powiedziałam, że tylko dosłownie jakiś tam symbolicznie ta słodkość gdzieś tam się kojarzy w tym aromacie. Ciekawa jestem, jak będzie w smaku. Więc bardzo przyjemne czerwone owoce, tak, tak. Czerwona porzeczka. Ale przede wszystkim. Ten aromat jest taki bardzo głęboki, bardzo intensywny. Można się po prostu aż sztachnąć tym aromatem. Ale według mnie właśnie ta głębia pochodzi od nut funky. Pochodzi właśnie od tej głębokiej bretowości, tego dzikusa. To jest wyczuwalne, to jest super. Ja to uwielbiam i to jest tutaj jak najbardziej. No to sprawdźmy, co w smaku. Jest też lekka kwasowość w aromacie. Octowość na razie niezauważalna, więc naprawdę aromat robi wrażenie. Dobra, już moja mina nie była aż taka dziwna jak przy wcześniejszym piwie. A to jest... Już się przyzwyczaiłam. A, no właśnie, bo chciałem powiedzieć, przecież jest podobnie kwaśne. Znaczy, dla mnie jest już mniej intensywnie, ale być może dlatego, że to już jest, że wypiłam już jakąś próbkę tego wcześniejszego, ale mimo wszystko jest dla mnie delikatniejsza, jeżeli chodzi o tą kwaśność i tą intensywność w smaku. No, powiem wam, ten Flandersik to już troszkę inna klasa. Tu już nie ma tego lekkiego palenia w gardle, więc octowość jest totalnie niewyczuwalna. Tak, i mam wrażenie, że jest bardziej gładkie właśnie. Nie ma takiego, czegoś takiego, to co powiedziałeś, że troszeczkę gryzącego takiego posmaku w wiele sposób. Tu to piwo jest bardzo takie ułożone, gładkie, wręcz tak no przepływa. No słuchajcie, jak miało być inaczej, jeżeli ono sobie jeszcze rok po premierze tutaj właśnie w szafie za nami przeleżało, więc ułożenie dodatkowego roku musiało się ułożyć. Nie wiem, jak smakowało zaraz po premierze. Ale po roku smakuje bardzo dobrze, moim zdaniem. Kurczę, jest naprawdę, to piwo jest bardzo, bardzo dobre. W stylu absolutnie Flanders Red Ale. Kwaskowe, z nutami skórzanymi, funky, głęboki smak. Też wytrawne. Tutaj te słodkie motywy były przede wszystkim w aromacie, w smaku ich nie było, tutaj w ogóle nie ma słodyczy. Zgodzę się z tobą, bo w smaku w ogóle nie czuję nic słodkiego. No o ile te owoce, które de facto bardziej dają tą kwaśność niż słodkość, tak, mogłyby coś tu sugerować, ale nie. Jest delikatna cierpkość. Kurczę, no naprawdę... Fajne piwo. Bardzo dobre piwo. Bardzo dobry Flanders. Brawo, Browar Marienstadt. No, przypominam sobie, że tak dobrego Flandersa
To chyba browar Fortuna zrobił bodajże debiut miesiąca któregoś jesiennego roku 2020. To była buteleczka 03 Fortunatus. Natomiast jeżeli macie jeszcze możliwość dorwania tego piwa, to na pewno warto. Na pewno warto. Zobaczcie. Myślę, że to piwo też warto dziabnąć i podtrzymać też rok, tak jak ten Marienstadt. Myślę, że te akcenty harszowe, takie właśnie lekko octowe, mocno cierpkie, mogą się ułożyć, mogą się wybalansować, ale naprawdę ten Marienstadt jest bardzo dobry. A jeszcze, jeżeli nam bateria na to pozwoli, to w lodówce jest mała buteleczka Rodenbacha, czyli klasyka stylu Flanders Red Ale. Jestem bardzo ciekawy, jak belgijski oryginał nam tutaj z tymi polskimi piwami w porównaniu zagra. Chyba nie będziemy czekać, aż całą butlę opędzlujemy, więc może już za chwilę. Jak ogólnie porównanie między tymi piwami? No już powiedziałam, ale mogę powtórzyć jeszcze raz. Ogólnie drugie piwo zdecydowanie bardziej mi odpowiada, bo tak jak powiedziałam, jest zdecydowanie bardziej ułożone. Więc ten rok leżakowania na pewno pomógł, nie zaszkodził. Aczkolwiek oczywiście to pierwsze piwo też ciekawe, tylko jednak ta delikatna octowość, która się tam gdzieś tam pojawiła, mogła gdzieś tam trochę przeszkadzać w degustacji. No ale to no, robi robotę, więc na pewno warto spróbować. Tak jest. Gdybyśmy nie nagrali trzeciego piwa, to życzymy Wam udanych walentynek. Jak sobie też życzymy udanych walentynek. Tak? Myślę, że można okazyjnie się pocałować na wideo. Marla w ogóle nie chce. Ale w ogóle nie powiedziałeś, że to się dzieje. Że w ogóle nie powiedziałeś, że planujesz mnie dotykać. I mam nadzieję, że to wytniesz. Mam nadzieję, że to wytniesz. Dobrze. No, to miłego. No i chyba jest szansa, że uda nam się tego Belga otworzyć. Tak. Więc... Jednak. Rodenbach Grand Cru. Data przydatności... 8 lipiec 2023. Dzięki uprzejmości Elroya z Piwo.org. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo za taki prezent. No i zobaczymy, jak ten Belg z... W porównaniu, prawda? Bo z tymi Polakami tak wypadnie. Tu się okazuje, że najprostsze otwarcie. Po prostu kapsel. Ani laku, ani korka. Żadnych przeszkód, żeby otworzyć. I się okazuje, że co? Po prostu otwierasz. Można i tak. Nie leję za dużo, bo to butelka, tak, 330. No, ale zobaczcie, już piana. Kurczę, mówiłem, że Flanders niekoniecznie na pianie polega, a w Belgu piana się utworzyła. Bardzo elegancka, drobna. Też patrzę na tą barwę, też są takie. Półcentymetrowy kożuszek. Taki ekry piany, klarowne. Barwa, głęboka czerwień, bardzo... Bursztyn taki trochę może. No to ciemny, znaczy burgund, dla mnie burgund. Bursztyn jednak jest jaśniejszy. Bardzo ładnie się prezentuje. Jak pachnie? Powiem Ci, że w porównaniu, bo będę się odnosić do tych wcześniejszych piw, które piliśmy, aromat jest dosyć płaski. Tak trochę... Coś oczywiście tak, tutaj jest... Ten podtytuł Aged in Oak Feathers, co sugeruje oczywiście no, prawidłowego Flandersa, fermentowanego, leżakowanego w tych drewnianych federach, wielkich drewnianych tankach, ale właściwie tego efektu drewna... Jest bardzo płaski ten aromat moim zdaniem. Trzeba się naprawdę bardzo, bardzo mocno wczuć, chociaż oczywiście jest ten aromat. Znaczy, ja, delikatnych owoców. Ja Ci powiem, już jak się wąchałem, tak? To nie jest wcale tak płasko. Może pierwsze wrażenie w takim razie.
on po prostu może jest trochę mniej intensywny w pierwszym wrażeniu, ale bardzo szybko się otwiera. Nie musi się otwierać. Bardzo szybko się otwiera, dosłownie po pół minucie. To była zbyt szybka ocena z mojej strony. Trzeba nalać piwo, czekać chwilę. Ja mam wrażenie, że tutaj mniej jest trochę intensywności czerwonych, miękkich owoców, mniej intensywności porzeczki, wiśni, a idzie to trochę w taką słodową ciasteczkowość i tutaj właśnie ta słodycz nie jest od owoców, od fik, od daktyli, tylko właśnie od słodu i takie właśnie biskity, takie ciasteczko, taki biszkopt. A dla mnie właśnie teraz się pojawiły te suszone owoce, takie bardzo, też delikatne. Wszystko dla mnie tutaj w tym piwie jest takie dosyć delikatne. I to jest wszystko w takim balansie. Tutaj nie ma nic takiego, co jest wyraziste, mocne, tylko tak wszystko fajnie współgra. Klasa. I również jest trochę tego drewna, trochę tego funky, trochę tej taniny. Kurczę, naprawdę ten aromat jest bardzo kompleksowy i nie ma właśnie nic takiego, że coś jest na pierwszym planie i potem czegoś się doszukujemy. Tutaj wszystko tak współgra ze sobą, jest zharmonizowane. Bardzo dobry aromat. No i co ciekawe, jak tam z octowością? No ja nie czuję. Ale coś w aromacie, nie wiem, czy też zgodzisz się ze mną. Jest jednak ten słodki aromat, ale powiedziałeś to ciasteczka, tak? Więc ale ja bym też powiedział, że jest taka nalewka owocowa. Tak? Taki lekki alkohol charakterystyczny dla likieru, też dla nalewki. Też pomyślałam alkoholu, ale jakby to nie jest taki chamski alkohol, tylko taki bardzo delikatny. Być może. A to jest dziwne, bo to jest 6% alko, więc zarówno jak dwie wieże 6%, tutaj 5-6, no więc 0,4 różnicy. Ekstraktu niestety nie podano. Ale taka mówię, charakterystyczna lekka alkoholowość dla likierów jest wyczuwalna. I taka słodycz faktycznie się gdzieś przejawia. Dobrze, spróbujmy, bo mówimy o tym aromacie, trzeba sprawdzić co w smaku. Trochę inny smak niż te polskie. Inny, natomiast jest też wyraziste, ale dla mnie jest bardziej słodkie. Jest taki posmak lekkiej słodyczy. Nie oczywiście jakiejś nieprzyjemnej, takiej zalegającej, ale takiej bardzo gładkiej, która się komponuje fajnie w tym piwie. Ale też jest taki, ta kwasowość jest taka dosyć. To jest bardzo ciekawe. Kwasowość, kwaśność bardziej, bo to też tak. Bo pierwszym wrażeniem, jakie pojawia się na języku, jest słodycz i za tym dopiero idzie kwasowość, więc tutaj zupełnie inaczej niż polskie, gdzie kwaśność jest... No szczególnie w tym pierwszym, po mojej minie można było stwierdzić. Gdzie kwaśność jest na pierwszym planie, w sensie pierwsze wrażenie, tutaj pierwszym wrażeniem jest słodycz, więc to jest ciekawe, tak, za tym idzie kwaśność. Zauważ, że tak samo jak mówiłeś o tym aromacie, który dla mnie był dosyć taki płaski, przynajmniej na początku, był taki kompleksowy i zharmonizowany, to smak też jest taki bardzo jakby złożony i to wszystko jest takie fajnie spójne ze sobą. Tak, bardzo zharmonizowany. Jest lekkie octowe rozgrzewanie w przełyku, więc no tutaj tej octowości we Flandersie nie unikniemy. Myślę, że spokojnie na poziomie Marienstadu jest to zachowane. Cierpkość nie jest aż tak wyraźna. Na pewno jest to piwo z największą dawką słodkiego akcentu spośród tych spróbowanych. Jak ja bym miał podsumować, no to okej, może to jest stylistyczny wyznacznik, w porządku, ale ten Marienstadt to jednak mi bardzo podszedł. A ja się z tobą zgadzam, wiatko. No okej, zaskoczenie. Myślałem, że może jednak będziesz optować za tą delikatną słodyczą. Nie. Jednak to dla mnie dzisiaj wygrało. Chociaż... Tutaj cały czas ta słodycz, ta likierowa słodycz,
Ja ją cały czas mam na języku. Likierowa tak, słodycz. Likierowa, faktycznie masz rację, że to jest właśnie coś na podobieństwo właśnie jakiejś nalewki takiej mocno owocowej, takiej mocno alkoholowej. Chociaż te 6% to tak naprawdę ani w aromacie za bardzo tego alkoholu, ani w de facto w smaku tego alkoholu nie czuć, no bo to jest no jakby 6%. No, no i tutaj jeszcze te dzikie nuty, to jest super sprawa, tutaj że te... Tutaj chyba tego brakuje. W pewnym sensie. W Marienstadzie te dzikie nuty bardzo fajnie grają i to jest to, co uwielbiam. No więc taki ciekawy test. Okazuje się, że wcale oryginały, pierwowzory i wyznaczniki stylu nie muszą, znaczy może sędziowie jakby oceniali, to by oceniali zgodnie ze stylem. No nie, 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 mówię o sędziach, tak, że sędziowie by ocenili, że to najlepsze. My troszkę modyfikujemy ten smak. Fajnie, jak jest super wytrawny z tymi delikatnymi, dzikimi nutkami. Ekstra sprawa. Polscy piwowarzy, zachęcamy do sięgnięcia. Oczywiście nie odbiegajmy od wcale nienudnej belgijskiej klasyki. No, więc tak wieczór walentynkowy można wystartować. Pytanie, czy po takich ilościach jeszcze cokolwiek będzie można kontynuować. W sensie jakiejś kolacji walentynkowej. Nie, no w ogóle Marlena jest nieprzygotowana do spontaniczności. Nie, to w ogóle są niestraszne. No więc no, poczucie humoru też widzicie, trzeba mieć spójne, bo okazuje się, że dziewczyna w ogóle nie czuje bluesa. Bo jeszcze jest mało, ale 750 dziabniemy za chwilę i się rozkręcimy. Dziękujemy, że nas oglądaliście. Życzymy udanej walentynki. I dawajcie znać, co wy pijecie z okazji... Co robicie w walentynki. I co robicie i no, jak spędzacie ten wieczór. Także do zobaczenia. Dzięki. Trzymajcie się.